Witajcie w następnej degustacji. Tym razem piwo, które dostałem od dziewczyny syna. Jest to Yorkshire Heart Brewery i Black Heart. 4,8% alkoholu. Jest to mocny ciemny stout. Tak to napisali. Strong Dark Stout. W składzie jest słód jęczmienny, woda, chmiele i drożdże, a te chmiele to First Gold, czyli bardzo brytyjski chmiel. W smaku teoretycznie ma być palona kawa i melasa. Zobaczymy. Kapsel czarny golas. No, teoretycznie pasuje, prawda? Ups. Przejdźmy do piwa. Da się zrobić większą pianę? Zaraz zobaczymy. Nieco. Jak widzicie, piana nie jest zbyt duża, ale za to ładnie wyglądająca, kremowa, małe pęcherzyki, beżowa. Piwo jest bardzo ciemnobrązowe, nieprzejrzyste. No, może tu jakieś bardzo niewielkie przebłyski są, ale to wszystko. Aromat jest palony, kawowy, trochę suszonych owoców. Całkiem przyjemnie. Ok. No zobaczmy, co smaku. Wasze zdrowie. No jest w porządku. No ale powiedzmy sobie szczerze, no 4,8 to nie jest mocny stout. Stout znaczy mocny. A mocny stout powinien być bardziej mocny. 4,8 to są portery. A stout to kiedyś był porter stout, czyli mocny porter. A tutaj 4,8 to takie, powiedzmy, sesyjne piwo praktycznie, nie? Gdzie ta granica jest gdzieś na 4,7, 4,8 właśnie, nie? No, ale mamy sesyjne piwo, gdzie tam do mocnego, jeśli chodzi o odczucie w ustach, to jest fajne, kremowe, no ale czuć, że nie jest aż takie ciężkie. Jest paloność, jest kawa, ale też bez przesady. Ono, to wrażenie nie jest obezwładniające, że tak powiem, że tak, kurna, mocną kawę piję. Nie. Jest sporo owocowości, takich odświeżających aspektów. Bardzo miło się to pije. Właśnie tak właśnie sesyjnie. Goryczka jest bardzo angielska właśnie. Ten First Gold tutaj da się odczuć. Jest taka trochę ziemista, trochę trawiasta goryczka. Do tego dokłada się paloność i kawa. Ogólnie jest to bardzo fajne piwo, fajnie się to pije. Ma ono potencjał na to, żeby być na przykład podwójnym, rzeczywiście mocnym stoutem. Nie? Powiedzmy tak, jakby to podnieśli do 6-7%. Nie? Trochę bardziej zwiększyli ilość słodów, prawda? Żeby było bardziej gęste. No, takie podwójne. To byłby wtedy mocny stout. Tak? Ale ma też potencjał na to, żeby być właśnie takim imperialnym stoutem. Bo smaki tu są, ale jakby je tak zimplifikować, prawda? To byłoby dobrze. Byłoby dobrze. No, nie wiem, może się zdarzy, że będzie mocniejsza wersja tego piwa i ona wtedy by odpowiadała temu opisowi mocny stout.
Bo jak na razie to jest stout, ale nie za bardzo mocny. Ale ogólnie piwo jest przyjemne, warte spróbowania. Można wypić kilka i będzie fajnie. Także wrażenia są pozytywne, ale jest taki niedosyt, że mogłoby być lepiej. Że można zrobić podwójną wersję i będzie super. I wtedy byłby to mocny stout. Prawda? Także jak próbowaliście to piwo, to oczywiście proszę o komentarze, co o nim myślicie. Całkiem przyjemne, ale może być lepiej. Zdecydowanie może być lepiej. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i mam nadzieję, że prześlecie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers.